Ten mecz w mojej ocenie również zapowiadał się jako jeden z lepszych w tej kolejce, bo rozpędzona ostatnio Pogoń Szczecin, grająca przy okazji kosmicznie na własnym stadionie, bo na 7 dotychczasowych spotkań w tym sezonie u siebie wygrała 6 i zremisowała 1, podejmowała Śląska Wrocław, w meczach którego średnio pada bardzo dużo bramek. No i dziś ostatecznie wygrywa Pogoń, co w pełni jej się należało. Jednak uważam, że samo spotkanie mogło być mimo wszystko nieco lepsze. Co nie zmienia faktu, że mieliśmy kilka niezłych, naprawdę efektownych zagrań, jak na przykład ruleta Kacpra Kozłowskiego oraz świetna asysta Sztigleca przy golu Śląska na 1-1. Pogoń Szczecin, mimo dzisiejszej znacznej przewagi optycznej oraz znacznej przewagi statystycznej, nie wygrała tego meczu w sposób łatwy, gdyż zaraz po swoim pierwszym trafieniu stracili bramkę na 1-1 i wówczas mecz w jakimś stopniu trochę nam siadł. Ale ostatecznie, na całe szczęście dla całego województwa zachodniopomorskiego, swoje turbo odpalił Kamil Grosicki, który bardzo precyzyjnie asystował dzisiaj świeżo wpuszczonemu na boisko Michałowi Kucharczykowi, przez co trenerowi Pogoni Szczecin Koście Runiajciowi należy się dyplom z wyróżnieniem za przeprowadzenie tej zmiany. Przy okazji na duże słowa uznania zasługuje za cały dzisiejszy występ Luka Zachowicz, co w ostatnich meczach coraz mniej dziwi, zanotował bramkę i to z całkiem trudnej pozycji oraz popisał się wieloma innymi szansami strzeleckimi, które przede wszystkim wywalczył sobie w pojedynkę, bo mam w pamięci chociażby sytuację, w której na luzie przepchnął sobie chociażby takiego Verdaskę, który jest od niego wyższy o głowę. Przy okazji Kurzawa dziś na plus całkiem sporo naprawdę mocnych uderzeń z dystansu, no i przede wszystkim naprawdę kumata asysta przy golu Luki. Dodatkowo Kozłowski z dyplomem nie tylko za ruletę, Jean-Carlos Silva oraz Sebastian Kowalczyk za waleczność. No i uważam, że był to naprawdę trudny mecz portowców, ale ostatecznie wykonali swoje zadanie dzisiaj w 100%. A co najważniejsze, dotrzymując kroku liderowi ligi, o czym powiem na sam koniec tego filmu. A Śląsk Wrocław w mojej ocenie był dzisiaj przede wszystkim bardzo nieuważny przy wyprowadzaniu piłki spod własnej bramki. Gol na 1-0 to był błąd i strata pod własną bramką piłki przez obrońcę, a gol na 1-2 był po błędzie Matusza Putno, który pomylił się przy wybiciu piłki spod własnej bramki, zresztą zdarzało mu się to później jeszcze kilka razy, no dobrze, może raz. Na pewno na plus dla wrocławian, że naprawdę nieźle zareagowali, w sumie wzorowo zareagowali na stratę tego gola na 0-1, bo zaraz po rozpoczęciu gry od środka pola strzelili bramkę na 1-1, po naprawdę fajnej akcji Sztigleca z Makowskim. I w sumie zarówno dośrodkowanie, jak i wykończenie zasługują na wyróżnienie. W takim samym stopniu praktycznie, bo oba były imponujące. Ale bądź co bądź, wrocławianom zabrakło dziś zęba. Bo mieli dzisiaj mimo wszystko kilka niezłych szans, mimo że nie mieli dzisiaj przewagi optycznej, ale równocześnie byli bardzo mocno niedokładni. Przez co po tym spotkaniu wrocławianie znajdują się na 6. miejscu w tabeli z 21 punktami, a zespół z województwa zachodniopomorskiego zajmuje 3. lokatę oraz ma 29 punktów, czyli tylko 3 mniej od Lecha Poznań. Więc tak jak mówiłem w poprzednich filmach, Pogoń jeszcze cały czas daje sobie szansę na walkę o Mistrzostwo Polski, co w tym sezonie jest naprawdę realne. I to praktycznie dla całej aktualnej czołówki ligi. Także jestem ciekawy naprawdę, co będzie dalej. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam do subskrybowania Instagrama Tradaj, karty społeczności na kanale Tradaj, Facebooka Tradaj. Zapraszam do klasycznie posiadania dobrego humoru oraz do mniejszego stresowania się życiem. Błagam Was.